Cześć wszystkim! Znowu po 7. Dalszy ciąg Arcanum. Więc pozatwiałem chyba wszystkie sprawy. Zapomniałem zidentyfikować jednego pierścienia, który znaleźliśmy, więc zrobię to teraz. O, to standardowy pierścień obrony. Więc zobaczmy, komu moglibyśmy dać. Virgil, ty już masz... Varmon. Że ty zechcesz jakiś pierścionek. O tak, wziął sobie, spoko. Zrobiłem też trochę zmian w ekwipunku. Varmonowi dałem ten mistyczny miecz, ponieważ to jest całkiem dobry kawał miecza. A wygląda na to, że jedyna broń, którą on akceptuje, to miecze jednoręczne. Co ciekawe, nawet nie chciał mojej katany, uważał, że ten scimitar jest lepszy od tej katany. Dziwny jaszczur. Dobra. Virgil używa teraz tego Tepora, a Perimanowi, Smithowi, dałem tą laskę Xoranta. Jako, że ona ma, dopiero teraz zauważyłem, szybkość 33. Więc powinien całkiem dobrze sobie dawać z nią radę. Okej, zapomniałem o naszym co 5-poziomowym zwyczaju sprawdzania, co tam u naszych czydupasów. Tak. Zobaczmy. Virgil. Więc tak, dalej nie wali nic w uniki. Ma już 75 punktów w magii. To głównie dlatego, że nauczył się wskrzeszenia. Ta, co widzieliśmy, już chyba raz użył na Magnusie. Dalej nie przejrzałem. Nie przejrzałem jeszcze tego nagrania, więc... więc jeszcze nie wyjaśniłem, co tam się dokładnie wydarzyło. Okej, dobra. Jeszcze z tym. Poza tym nic. A, i kondycję ma na 20. Nie wiem, po co masz taka kondycja? Może dzięki temu będzie szybko odzyskiwał manę, żeby szybciej rzucać czary lecznicze. Ale serio wolałbym, jakby miał więcej uników, czy czegoś, czy siły, czegoś pożyteczniejszego. Okej, ma jeszcze sporo poziomów, więc zobaczymy, jak się będzie rozwijał. Varmon stał się mistrzem walki wręcz. Łucznictwo dalej jest ekspert, ale ja wolę mu nie dawać żadnych strzał. Się średnio kończy. Co do magii, dalej ma te swoje oplątania. Poza tym ognista kula i chyba nic więcej się nie uczył. Okej, dobra, idziemy dalej. Jormund nadal niezdara straszna. Co do magii, natomiast ta ekspert magii ognia nadal. No i jak... O! Ekspert mocy. Nie wiem, czy wcześniej miał moc. Chyba miał coś też na wymaksowane. Więc chyba przez ostatnie poziomy również ładował wszystko w kondycję. Co i tak jest bezcelowe, ponieważ sam posiada z powodu perka krasnoludzkiego, posiada dwukrotne koszty magii, więc żadna kondycja mu zbyt dużo nie pomoże. Dobra. Magnus. Wszystko. Jest już walki wręcz. I dochodzi do wymaksowanych uników. Poza tym chyba niewiele. Mie krasnoludzkie rękawice oraz sprzęt optyczny i nic więcej. I to chyba tyle, no. Podpakował chyba siłkę, kondycję. Więc spoko. Ciekawe, czy już może używać tego swojego topora efektywnie. Może. Nie wiem, czy wcześniej nie mógł, czy mógł. Już nie pamiętam. Ale spoko. Siłka jest spoko. Dobra. Raven. 40 poziom. Łucznictwo, ekspert, uniki. Zbliża się do wymaksowania. Walka wręcz mogłaby podszkolić. Nie daje jej strzał. Zaradczo. Poza tym nic. Czary. Dalej umie sporo z przywracania. Czy no, białej nekromancji znaczy. No i wody. Dalej. Ale okej, spoko. Zobaczymy, jak się będzie rozwijać dalej. No i Perimian Smith. Co mnie zaskoczyło, jest już... Ma już wymaksowaną walkę wręcz i uniki. On tak bardziej na maka wygląda. Ale okej, spoko. Zręczność wymaksowana, siła woli już prawie wymaksowana. No i zobaczmy... Ciało z płomienia. Ma w ogniu. No i ma to jeszcze... parę iluzji.
Więc pewnie chyba teraz chcę dobić do maksymalnej siły woli i zgarnąć żywiołako ognia, albo coś takiego. Spoko. Spoko. Dobra. Posprzedawałem wszystkie rzeczy, mam już trochę złota, więc możemy poszukać innego brzydkiego, złego miejsca. Przy okazji muzyka się zastopowała i chyba już chodziłem raz nocą po dokach, tak, ale tak, chodzenie nocą po dokach czasami... O, metro już nas nie lubi, szkoda. Ten pan jest niemiły. Mógł nas wpuścić. Nic złego z pewnością by się nie stało. Tak, co, o czym to ja mówiłem? Zapomniałem, wybaczcie. Tak. W sumie nie chwaliłem się. Uważam to za takie trochę bezcelowe, ale udało mi się dostać oryginalne opakowanie Arcanum w oryginalnym tym dużym pudełku, z czego jestem bardzo zadowolony. Czytałem sobie trochę instrukcje. Zaczyna się właśnie całkiem takim ciekawym opisem. Przeprowadzanie doświadczeń fizycznych przy udziale magii. Znaczy... Te doświadczenia miały wytłumaczać, dlaczego magia i technologia się nie lubią. I tam były opisane takie proste doświadczenie typu zsuwanie klocka po równi pochyłej. Najpierw wykonane bez udziału magicznych przedmiotów. I surprise, surprise, klocek się po prostu zsuwa. A potem przy użyciu magicznego przedmiotu. Okazało się, że klocek czasami się zsuwa, a czasami nie, ponieważ obecność magii wpływa na współczynnik tarcia klocka oraz równi pochyłej, przez co jego zachowanie na równi pochyłej jest niedefiniowalne. No więc w wielu urządzeniach taka niedefiniowalność kończyłaby się niezbyt dobrze. Okej. Okay. Był jeszcze opis paru innych takich eksperymentów prostych. Bardzo podobał mi się ten wstęp do podręcznika. Więc chciałem wam tylko o tym wspomnieć. Dobra. Jest miejsce, które chciałem odwiedzić. To jest jakiś labirynt. Mroczny. Starożytny. Okej, w każdym razie przyszliśmy po dwie rzeczy. Gdzieś tutaj powinien być czarny diament. Gdzieś tu powinien być czarny diament. Gdzieś przy wejściu, o ile dobrze pamiętam. A nie widzę żadnego. Co mnie trochę martwi. Szmaragd. Zbiorę wszystko. Okej, coś już zagrywaliśmy. Spoko, podejdzie do nas. Albo my do niego podejdziemy. Dobra. Czy to był... Jest. Patrzcie. Czarny diament. Bardzo ładny. Przyda nam się w jednej rzeczy. Ale o tym później. I co? Pozwiedzajmy to miejsce. Zwój ognistej kuli. A wezmę, co mi tam. I z jakichś przyczyn ta miejscówka strasznie zacina mój komputer. Wiecie co, chyba musimy wejść do tego labiryntu. Coś słyszałem? Coś się na nas rzuciło. I moje przydopasy się zablokowały. No nic. Jak odejdę, to się teleportuję do mnie i wszystko będzie ok. Śpi przez godzinę. Ok, już idą. Fajnie. Dobra, ruszajmy.
Co my tu mamy w tym labiryncie? Pewno spotkamy jakieś parę złych rzeczy. Na przykład krwawego strażnika. Zrzucę tarczę ochronną. Skoczy jeszcze na mnie jeszcze jakiś krwawy strażnik. Proszę pauzę. Okej, dobra. Nie wszedłem do walki. Dlatego mi się nie spauzowało. Okej. To mi przypomina o tym, że Raven ma moją tarczę. A dobra. Poradzę sobie bez niej. Zawalała mi jak ekwipunek. Dobra. Przejdźmy tędy. Przez okno. Wow, 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 wow. To znowu ten topór. Ten bardzo ładny, fajny. Dobra, Magnus, trzymaj te wszystkie niepotrzebne rzeczy. Dzięki, jesteś niezastąpiony. I zaraz znowu zobaczymy tymi noszeniem tego złomu. Boże, Baromon ma zawsze... On ma dużo siły. Właśnie, ile on ma siły? Nie zapomniałem sprawdzić. 17! Wow, wow, wow. Chyba podpakował. To fajnie, fajnie. Zbroja uszkodzona. Ech, to niemiły pan. Niemiłe krwawe strażniki. Krwawi strażnicy. Niemili. Niemili. Ale dobra. Czy możemy się jakoś tam dostać? Wygląda na to, że nie. Z zewnątrz moglibyśmy się tam chyba dostać. Czy możemy się jakoś tutaj dostać? Chyba nie. Dobra, no wejdziemy dookoła. I spróbujemy tam wejść jakoś. Dobra, co my tutaj mamy? Chcę zabić uczników. Dobra, przerwa na łupienie. 17 zł nie można zostawić. Aż to by było święto... Uuu, demon bazienny! Demon z bazin. Ta, to zdecydowanie nauczy ich szacunku, przyjacielu. Martwi ludzie okazują tak dużo szacunku, że tak. Okej, demon z bazin, nic przy sobie nie ma. Ale za to zdobna skrzynia miała przy sobie troszkę złota. Fajnie, fajnie. No i dobra, to chyba tyle. No wyjdźmy. I obejdźmy dookoła. Że znajdziemy przejście... Nie! Nie, nie, nie. No dobra. Dobra, to spróbuję jeszcze przejść tam z prawej strony. Może tam znajdę jakieś przejście, gdziekolwiek. A jak nie, to jeszcze z lewej strony będę musiał całkowicie obejść. Okej, dobra. Dobra, dobra. Coś tutaj jest? Zobaczmy. Cała masa niczego. Dobra, wyjdźmy. I dobra. To jest... ten kawałek, do którego wcześniej nie mogłem się dostać. Wow, ci krwawi strażnicy haratają moją zbroję, że to aż nawet nie jest śmieszne. Tak dalej pójdzie, będę musiał jakiś zamiennik założyć. Okej. Okay. Smith całkiem nieźle sobie radzi. Z tą laską. Xerofanta, czy jakiej tam? Widzieliście, jak ją nawalał. Aż przyjemnie było popatrzeć. Dobra. Kolejny krwawy strażnik. Serio, uniki. Uniki. Jestem mistrzem uników. Kochana...
pani gro. Dlaczego pani gra nie bierze tego pod uwagę? Raven, daj mi tą tarczę. Potrzebuję jej. Dobra. O, niezidentyfikowany medalion. Szukałem tego. Ja już wiem, co to jest za medalion. I jest jeszcze taki jeden quest, który on się przyda. Czy jeżeli zamierzam go robić? Jeszcze się nie zastanawiałem nad tym. Okej, okay, kolejny. Demon z Bazin. Wow, wow. Niezidentyfikowana tarcza. Wygląda ładnie. Okej, okay, kolejny medalion. Czyż mam taki... Tak, tak. To są kolejne medaliony urody. Tarczę damy Raven. Mam nadzieję, że się nią nie zabije. No i dobra. No i idziemy dalej. Co my tu mamy? Okej. Okay. To już byłem. Niezidentyfikowany miecz. Serio, jak można się do niego dostać? Jak wygląda, że się nie można do niego dostać. W żaden... dający się zdefiniować sposób. Dobra. A jakby się tam dostać? Okej, tędy może będzie przejście? Jest, jest, jest. Okej, kolejny grizzly. Zabijmy go do sportu. Albo i nie. Musieli się jakoś naokoło do niego dojść. Dobra, dobra. O nie. Poczekajmy. Na psa. Smithie. Serio. Aż zabolało mnie w zębach, gdy zobaczyłem, jak co on to robi. Pokaż mi tą swoją laskę. Dopiero co byłem u kowala. Dobra. Nie musieli się tam przejść jeszcze raz. O, co to jest? Co to jest? Stygijski ghoul. Nie wiem, co to jest, ale myślę, że chcę to zabić. Okej, okay, jakiś sarkofag. Zajrzyjmy do środka. Wow, 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 wow. Aż się, że połowa tego krapu jest mocno przeklęta. Ale przekonamy się. Jakiś bohater musiał tutaj zginąć. Znaczy, zostać pochowany. Raczej się nie ginie w miejscu własnego grobu. Zazwyczaj. Są oczywiście wyjątki. Ale co tam? Nie będziemy na tym teraz rozmawiać. Dobra. Dobra. Temu panu się to już zdecydowanie nie przyda, więc... Więc miło z jego strony, że zechciał się podzielić swoim dobytkiem z nami. I teraz zobaczmy. Tutaj jeszcze było jakieś wejście. Gdzieś tam pewnie jest jeszcze do tego demona z Bazin. Nijak. Mogę się nijak. Okej. Okay. Ciężko zobaczyć, gdzie tu jest przejście, gdzie tu nie. Dlatego tak klikam na oślep. Ale dobra. Chyba wrócę się obejść do jeszcze z lewej strony to cały labirynt. No to chyba już wszystko. Co mogliśmy tutaj zwiedzić? Jeszcze tamten jeden demon z Bazin. No i jeszcze jest ten miecz. Mam 4 punkty, których nie wydawałem.
I. Błysk. Niewidzialność. Jesteś z przeniesieniem, co mogłoby mi pomóc? Niewidzialna siła. Odpycha cel wsteczy kilka pól po linii. Zawirowanie przestrzeni. Przenosi rzucając czego? Czarne wskazane pole. Wymagana siła woli 17. Wiecie co? Spróbuję. Wezmę sobie ten czar. I zobaczę, co to za miecz. Jeżeli mi się nie będzie jeżeli stwierdzę, że jakoś nie wygląda ciekawie, to po prostu cofnę to. Tak, można się teleportować tylko w miejsce, które się widzi. Mocno ogranicza użyteczność tego czaru. No cóż, jest coś może od lewitacji, czy takich rzeczy? Chyba nie. Chyba nie. Spróbuję jeszcze niewidzialną siłę. Tak. Pewnie nie wiem, co to jest za biznes z tym mieczem. Ani jak się do niego dostać. Może z tej strony będę widział? Nope. No nic, trudno. Cofnę to autosave'a. Ale mimo wszystko wezmę te dwa punkty w przenoszeniu. Doda mi otwieranie zamków i trochę siły magicznej. Co jest spoko, ponieważ jeszcze nie używam 100% niektórych przedmiotów. Znaczy głównie mojego tajemnego płaszcza. A pozostałe dwa punkty, nie wiem, mógłbym wydać w siłę. To zawsze jest spoko pomysłem. Ale w sumie mogę jeszcze ładować do siły woli. Chociaż tak naprawdę nie wiem, czy są aż takie czary, których tak bardzo pożądam. Żebym ładował dalej w siłę woli dla nich. No tak, dezintegracja jest. Ale jak fajnie to brzmi, nie jest to aż taki potężny czar. Znaczy, jest potężny, ale jest mało przydatny. Ponieważ niszczy całkowicie wszelki ekwipunek, jaki posiadał cel. A zazwyczaj jak coś zabijamy, to chcielibyśmy pożyczyć się od niego już ten nieużywany jego ekwipunek, więc... Więc tak to jest. Z dezintegracją. Dobra, czy tutaj byłem? Chyba byłem. Tam nie widzę, żeby cokolwiek było. Okej, tutaj jeszcze jakiś demon z bazin. Okej, kolejna skrzynia z rzeczami. Wezmę wszystko. No i co tam? Dobra. Okej, źle poszedłem. Niepotrzebnie tutaj wchodziłem. Teraz tak pójdę. Tędy. Dobra, wejdę jeszcze z lewej strony, tak jak mówię. I to chyba będzie tyle już na to miejsce. Jakkolwiek obiecująco nie brzmiało. Zebraliśmy trochę stafu. No i cóż. Myślałem, że będzie tutaj więcej rzeczy. Z tej strony chyba nie ma żadnego wyjścia. Więc nie wiem, jak się dostać do tych części. Ale dobra. Wracamy do Tarantu.
Czekaj. Cię. Większa wywirna. Siema, większa wywirna. To jest jakieś leże Girdolur. Czy to jest to leże, z której ratowaliśmy tą żonę? Chyba tak. Chyba tak. Dobra. Jak szedłem od Tarantu, to było oznaczone jako nieodwiedzone, więc trochę mnie to zastanowiło. No nic, to pewnie jakiś błąd tylko w grze. Okej. Nie uciekaj. Tak lepiej. Dobra. Wiecie co? Nie ma sensu, żeby was męczył tą podróżą. W międzyczasie pojadę do Tarantu. Naprawię wszystkie rzeczy. I zidentyfikujemy łupy z tej wyprawy. No i cóż, nie mam pomysłów, co bym tu mógł jeszcze póki co teraz robić. W Tarancie mamy jeszcze kocioł do ogarnięcia. A tak to już chyba wszystko po tej stronie gór. Tutaj jest jeszcze chyba parę miejscówek, które moglibyśmy odwiedzić. Więc tym się zajmiemy. Tak, w Quintarze mamy jeszcze tą blachę do oddania, ponieważ jedyną drogę do Caladonu, tylko znam, to jest przez Quintarę, więc chyba tam zajmę te. Więc wiecie co? W następnym odcinku, tak. Po pytaniu staffu pójdę do Quintary, ogarnę, gdzie tu są jeszcze jakieś miejscówki ciekawe do zwiedzenia. Zwiedzimy je, a potem udajemy się do Caladonu i kontynuujemy ścieżkę fabularną. Jej! Mam nadzieję, że wszyscy się cieszycie. Ja się cieszę. No i cóż. Czekajcie z niecierpliwością na kolejne odcinki. Postaram się nagrywać bardziej regularnie niż w ostatnim czasie. No ale cóż. Sprawy osobiste i tak dalej. Dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę. No i na razie. Cześć.